Życzę tej głębi zmartwychwstania, to co wypływa z tajemnicy Jezusa Zmartwychwstałego, który przynosi nam radość, przynosi nadzieję, przynosi pokój i aby te słowa znaczyły dla każdego z nas to, co wyraża ich głębia. A myślę, że to życie budzące się na wiosnę też symbolizuje również te głębie świąt wielkanocnych. I obyśmy właśnie z tej głębi, która ma wymiar religijny, czerpali wszystko to, co jest potrzebne do naszego codziennego życia. Żeby ta Wielkanoc trwała wiecznie. Spotkanie z Chrystusem, który już zmartwychwstał, który już obdarzył swoim duchem, który działa na przeróżne sposoby w naszym świecie, czy przez media, czy przez nauki o rodzinie, żeby właśnie ta obecność była dla nich wyczuwalna i żebyśmy wszyscy jak najlepiej z niej korzystali. Przede wszystkim wielkiej nadziei, bo ten czas, chociaż jest trudny, bo pełen cierpienia naszego Boga, ale jednak to jest cierpienie, które otwiera perspektywę nadziei zmartwychwstania. I wszystkim życzę tej nadziei, radości, również płynącej z tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którą w tym roku w szczególny sposób przeżywamy i na nowo odnawiamy w sobie tę tajemnicę w naszych sercach.